Cześć, z tej strony Wadi. Zapraszam Was do 18 odcinka z gry Once Human. W ostatnim odcinku ogarnęliśmy tutaj trochę bazę, trochę lepiej wygląda. Na pewno tutaj też dużo możliwości jeszcze jest do upgrade'u, że tak powiem. Ale w tym odcinku już się na tym nie będę skupiał. W tym odcinku będę chciał porobić sobie jakiś gear i w końcu iść do tego riftu. Tylko nie wiem, jaki kurczę dobrze by było wziąć karabin bądź broń. Mam tą snajperkę tier pierwszy, czy tam tier pierwszy, ulepszoną raz chyba, w sensie 2x4. Tu ma 25, tu ma 31. Tak myślę, czy nie wziąć tego właśnie. To jest na bliski zasięg. Nie wiem dokładnie, czy tam w środku jest jakiś boss czy coś, ale jak jest boss, to będzie trzeba zachować bardziej dystans, więc mi się wydaje, że to by było lepsze. Zobaczę, czy w ogóle mogę to zrobić. Mogę, na szczęście. A drugi tier? Nie, bo te standard party, których nie mam. No dobra. To zróbmy to. Od razu weźmy to, ulepszmy to. A dobra, to jest 3x4. 2x4, 3x4. Gdzie to jest tu? No tylko to jak najbardziej. Tylko to jak najbardziej. Ale tego już bym nie chciał wydawać. Niech po prostu zostanie tak, jak jest. Te 37 damage'a też jest i tak według mnie niezły. Przynajmniej mi się tak wydaje, oczywiście. Dobra. A właśnie, miałem najpierw czy zreperować, bo już tak się rozpędziłem trochę. Kurczę, ale czy ja wiem, czy to jest opłacalne reperować? Chyba nie. Dobra, na szybko jeszcze sprawdzę, czy coś mam do wyrzucenia. Tutaj nie. A właśnie. Nie B, tylko K. Kusza, dobra, niech na razie zostanie ta broń. Do tej broni bym chciał dodać moda, tylko jeszcze nie wiem jakiego. No weźmy ten chyba, bo tutaj jest to samo. Dobra. Aha, wziąłem to, co było w tym. Kurde. To weźmy to samo tu. Dobra. Teraz jest i w tym, i w tym. Do tych rękawiczek coś mogę dać. No weźmy to HP. Pytanie, czy jak coś tam będzie, to będzie miał jakieś słabe punkty. No dobra, na razie pójdę znowu w życie. Po prostu to jest bardziej pewne. No i tutaj już tylko w to mogę iść, bo tutaj chociaż kurde, crit damage? Dobra, to w to pójdę. I dobra, wszystko wychodzi na to, że mam zmodowane. Jakieś blueprinty dostałem. Aha, no to ostatnio odkryłem mody. Okej. Exit. I gear, ale co w gearze, nie wiem, mam. Nie wiem. Dobra, co jeszcze miałem sprawdzić? Amunicja. Ojejku. No mało. Mam tylko do snajperki i 23 bełty. I w sumie siekierkę chyba bym musiał zrobić jakąś nową, bo nie wiem, czy coś tam będzie do wydobycia. O, to mogę w końcu zrobić lepszą. Chcę może tak posprawdzę dla pewności. No, brązowa jest najlepsza, na to wychodzi. Dobra, niech robi. Ja za ten czas jeszcze podejdę tutaj do tych cwaniaczków. Trochę tutaj ma.
Dobra, jako tako wygląda. Wiem, że coś tutaj jeszcze miałem u nich zrobić, tylko nie pamiętam co. O nie. Dobra, zrobiła się, więc zabieram. Od razu podmieniam. A tą schowam z powrotem. Obecnie tu, bo tu jest więcej miejsca. Dokładnie. To tu. Żeby po prostu nie dźwigać. Chociaż i tak widzę, że tu będę miał dużo tego, więc to też zostawię. No nie wiem, czy aż 50 jest mi potrzebnych, ale w razie w wezmę. To jedzenie wyrzucę. Tutaj 100 na pewno mi nie jest potrzebne. Wezmę 20 może. Kurde, na odwrót. Aj. Dobra. Dirty water zostawię. 3 coś kilo. Dobra, to tu zostawię sobie 4. Kurde, ciągle na odwrót biorę. O, w ten sposób. To niech zostanie. To wezmę w razie W. To nic nie waży. Tu też nic nie waży. Dobra, to teraz jedyne co zostało mi jeszcze. Amunicja. A nie to, tylko to. To będzie chyba to. To rifle. Kurde, wezmę też. Aha, jedno. 700 chciałem wziąć. Może nawet granaty wezmę. Chociaż granaty lepiej bliżej mieć tu może. To się przyda póki co, bo będę musiał naładować sobie motura. Aha, to, czyli to co wziąłem to nie jest to, na to wychodzi. Myślę, że to jest to. Chwilę, nie wziąłem chyba tego. No co jest? Aha, tutaj. Oj, nie spodziewałem się, że aż to wszystko pójdzie na to. Ale dobra, to tą broń mam. Teraz wezmę dwójkę sobie założę i chcę zobaczyć, czy to jest ta amunicja. Tak, 700. No i dobra. Pod czwórką granat, pod tą to. No dobra, chyba wszystko będzie. I teraz tak. Co to za żółte się pojawiło tutaj obok na minimapie, teraz spojrzałem. O, ktoś się wybudował. I to hardkorowo, już z jakimiś działkami i tak dalej. No nieźle. Fajnie wygląda. Mój bieda domek. A ten co kurde tam robi? I to jeszcze jego cwaniaczek. No tutaj nieźle. W sumie jest otwarte, nie wiem czy ktoś jest w domu, ale... się zobaczy. Aha, to skrzynie. Jakieś kwiaty, nie kwiaty. Co to za piec? Jakiś elektryczny jakby. Mam wrażenie, że to jest jakiś już taki high-endowy gracz, który sobie przyszedł po prostu na sam początek. Aha, albo co? Pytanie, czy to jest jeden gracz teraz, tak patrzę. Okej. A, czyli to w ten sposób trzeba zabudowywać.
No spoko. Fajnie wygląda. O, mogę sobie wymieniać. $500 za 100. O ja. No dobra, bo ja nie potrzebuję biegnie. Biegnę. A pierwsze co, muszę sobie coś zjeść, to wezmę tą siódemkę. Pyk. Drugie co to miałem, nie to, tylko to. To wyrzucić. No i co, teraz się tam teleportnąć. Aha, muszę być prawdopodobnie w bazie. I teraz. O, chyba gracz. Albo nie. Już przez chwilę myślałem. Tam też coś leży? Bełta nie widziałem. Dziwne to było. No dobra, bo tutaj są różne, różniste rzeczy, a ja też nie po to. Ja muszę iść tam. Tutaj raczej nic nie będzie. Z lewej tylko ten glutoni będzie chodził, z tego co pamiętam. O, właśnie sobie chodzi. I właśnie dość daleko są wrogowie, a tu chyba w środku nic nie było. To dla pewności sobie posprawdzam, co tu można wyciągnąć. Mam tylko nadzieję, że kurczę, tutaj się nie okaże, że najlepszym by tutaj był RKM, którego nie wziąłem. Bo był smutny. Dobra, bo tu na dół by trzeba było zejść. A tu jeszcze niżej da się iść. O nie, tu byłem, dobra. Jakie jest skrzynia, to od razu. Zobaczmy, czy wejdę. Okej. No tutaj posprawdzałem mniej więcej wcześniej, co by się działo. Rekomendowany 10 level. A tu jeszcze coś jest. A. Jakieś ulepszone wersje. Nie wiem, to jedę solo i nie wiem jeszcze co mnie czeka, ale widzę, że tutaj jest na 50 level i 60, czyli 50 level chyba nie jest maksymalny, tylko 60 można zdobyć. No dobra, ale ja jestem tutaj solo bidakiem, więc... Cutscenka. No i ma minigana, nie podoba mi się to. Trochę z Venomem mi się skojarzyło. We are Venom. Aha, to momentalnie jest walka. Kurde, nie zdążyłem nic zmienić, panie. Weźmy tak.
Jest tu gdzie się schować? Kurde, nie ma. Tu. Upuści minigana, biegnę do niego. Może będzie mocniejszy. O, nie jest. Ale chociaż rozwala. O kurde, coś zdobył. Jakie to jest wolne! Gdzie on jest? Tam. Immune, o super. Puść, puść to! Czemu nie mogę tego puścić? Oh my god. Dobra, i tak będę. Czekam, aż tamtąd zejdzie. Chyba, że tamto muszę rozwalić, on nie zejdzie. Dobra. Dobra, chodź tam. Kurde, ile ich będzie jeszcze leciało? Muszę iść chyba z tej strony. Nie? O. Dobra. Kurde, nie z tej strony. Fuj. Tam. Ładuję póki stoję, to jest mocniejsze. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, co to jest? Aha, sobie bazukę wyciągnął. O nie. Tu się ustawię. Szukam. A, w tych samych miejscach. Dobra, jedno mam. Gdzie schodził, czy nie? Chodzi. Dobra, no to znowu w tę stronę. Bardzo mi się nie podoba to, że tak nawala. O, mocno wyrwał. Uff. Kurde, wstawaj! Dobra, piątka. Jakaś plazma, nie wiem co to jest, więc idę tu szybko. Kurde, ruszył się. Kurde, no. Dawaj, 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 dawaj. Mam go. Uff, udało się. Okej. Mało szans, ale... O, mam. Treasure chest. Okej.
Dobra, wezmę to. Max. Dawaj wszystko. A to co to? Wyjście stąd, jak rozumiem. Nie. Jesteś pewien? Nie, no dobra, to jeszcze sobie tutaj pobiegam. Ja w ogóle teraz kapnąłem się, że specjalnie wziąłem pod E tego atakującego i go ani razu nie użyłem. Już tak przywykłem, że gram solo, że nawet nie biorę tych swoich minionów do przywołania. Aha, to jest jakaś breja i tyle. To chyba wychodzi na to, że poza tym nic tutaj nie będzie do wzięcia. To na górę też nie mogę iść, gdzie się teleportował. Tutaj też jest ta breja. A teraz się zrobiłem spragniony nawet. Zapomniałem klikać, ale widzę, że nic tu nie. Ja chyba jak wchodzę to czarne, to mi zaczyna to czarne się pojawiać, nie? Nie, chyba nie. No dobra, uciekam stąd. Zrobię na odwrót. Tu będzie... Aha, nie mogę jej wybrać, bo jest wybrana jako jedynka. No dobra, to teraz tak, to będzie to. A to będzie to. No i wychodzimy. Victory! Solo showdown, super. Item use 2. W sensie co, że użyłem chyba karabinu i snajperki, to jest jako 2. Nie challenge again, tylko escape. W sumie szkoda, że nie policzyłem albo nie zobaczyłem, ile mam naboi na początku. To chociażbym wiedział mniej więcej, ile się powinno brać. No ale jak jest porównanie, jak atakuje prawie 700 jednym strzałem ze snajperki, a tam chyba maksymalnie, nie jestem pewien, czy 80 nie było chyba z karabinu w głowę. Więc no, snajperka to jest OP totalnie. Overpower. No dobra, więc to sobie wziąłem. Tutaj znowu jest to żółte takie, tylko że to się teraz porusza. Chyba to jest bug jakiś. Dobra, czy coś to jest do wzięcia? Nie, wszystko wziąłem. Czy coś się zmieniło? Chyba nie. Wezmę sobie L. Ten treasure map, nie wiem gdzie to jest. Tutaj jest... A, to jest już kolejna dzielnica, bo ta rzeka, powiedzmy, chyba to jest pierwsza dzielnica. Ja jestem w pierwszej, to jest druga. A to jest 0,6 km. A, to jeszcze chyba mogę zrobić. Bo to chyba jeszcze jest tutaj w zasięgu, dokładnie. Ale niestety się nie mogę tam teleportować, ale mogę tam podbiec. Jak najbardziej to zrobię. Na tą stronę. Gdzież kurczę inaczej. Przecież ja mogę się... stąd teleportować tam i tutaj dojechać. Chyba tak będzie łatwiej. Znaczy łatwiej, bezpieczniej chyba. Mam wrażenie, że pominę wtedy te potworki, które tu mogłyby mi narobić szkód. Chociaż i tak zapewne bym sobie dał z nimi radę, ale to tam. Dobra, czemu ja w ogóle nie mam tego... No dobra, weźmy to pod to, bo... szóstka. Tak ze dwa razy. Jeszcze raz pi. Dobra, i teraz tak, teraz tam się nie mogę, więc tutaj teleport. Następnie sobie motorem pojadę i hej. A właśnie, tutaj jeszcze był ten koleś, który rozdawał misję. Jestem ciekaw, co najmniej jedną chyba mam zaliczoną. Nie wiem, czy coś więcej będzie zaliczonego, czy nie, ale to zaraz się zobaczy. Task complete, no właśnie. Dobra, to wezmę. No co jest? In progress, a czemu tego nie mogę wziąć? Czy jak tamte zaznaczyłem, to już dupa. Tu te dwa zrobiłem i hej. I stronghold. Kurde, tego nie przeczytałem, że stronghold. Ja myślałem, że w ogóle jakiekolwiek weapony. To 5 razy. Kurczę, to też było najprostsze, bo to bym stał w miejscu i po prostu 5 razy sobie kliknął. Ech. Aha, tutaj 200 ammo, to też jest łatwe do zrobienia.
Tu nie wiem, bo oczywiście nie nalicza, ale teraz jak będę jechał, to... O, jakiś kolejny quest, który się gdzie tu pojawił? Chyba nie. No dobra, trzymamy się lewej strony tym razem. W sumie skóry też bym musiał nabrać od zwierzaków. Wow. Kurczę, z drugiej strony... Nie, dobra. Spróbuję zamiast tego na razie przynajmniej wziąć sobie... Dobra, wezmę to. I teraz tak. Chyba skuszy lepiej. Trzy strzały i nic bym nie stracił. No ale i tak muszę 200 ammo zrobić do tego, dlatego strzelam. O, ale zacięło. A, gracz tu sobie biega. Tak dziwnie w sumie. Laguje. Ciekawe, czy nikt się mi motoru ukraść, a to jest PvE serwer, więc i tak by nic nie zrobił i tak. Ale strasznie gościno. Chyba, że to jakiś bot, nie wiadomo. Dobra, to chyba jest na górze. Nie był ten zombie, co się tak chował? Dobra, jak i tak tu jestem, to sobie zmienię na najpotężniejszą moją broń. Tego ubiję, bo nie lubię ich. Chwilę na górę, tu jeszcze coś jest. Clean, 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 clean. Organize and polish. O. You know, you could learn a thing or two from this thing. I kolejny level, super. Nie mogę z nim pogadać, co jest. Dobra, 100 tysięcy rzeczy musimy powiedzieć, no ale... Kurczę, no 100% muszę jakiś gest tutaj pewnie zrobić. Janitor, respekt Janitor, no dobra, respekt. To? Nie wiem. A nie, respekt chyba było to. Aj. Nie to wziąłem, ale dobra. Ale i tak się udało. Fajnie. And see if we can keep it for ourselves. Kurczę, w ogóle teraz spojrzałem, że ja mam aż 29 do wydania punktów. Uważać, bo tutaj są pancerne drzewa. Ulik! Kurde, nie to wziąłem. Ale tu królików. Jakby ktoś mi brawo bił, przez chwilę myślałem. Ale królików, bierę je. O. Jak trafię, to wezmę.
Też coś tu biegało. Nie wiem, czy to był królik, czy nie? Nie, coś tam jest. A, żyje jeszcze. O, ty mały cwaniaczku. Temu się opiekło, no, no. O kurde. O, jakieś grzyby. Wydawało mi się, że ktoś rąbał drzewo. Te kwiaty czerwone wyglądają jakby do zebrania. A tu jeszcze są cwaniaszki. Gdzie mój motor? Tu leży, dobra. Mówiłem, że sobie gdzieś pojechał. Dobra, jedno zrobiłem, a tutaj no naprawdę nie wiem, ile już przejechałem. No nigdzie nie ma żadnego licznika. No właśnie ktoś sobie też pojechał. Trochę wygląda jakby mój ukradł, ale mój stoi obok. No dobra, tu mam. Tutaj do gościa będę musiał iść zagadać. The physical form of the deviation is called Shikigami.
a ritual object once used in certain religious ceremonies. But now, once harnessed, it is an industrious and reliable source. I'm sure you saw what it is capable of. As I said, this deviation has no malice towards humans and can be an excellent... As long as you take care of it, it will do its best to help take care of your home. This deviation genuinely enjoys the more tedious household chores. And that is not unlike a bird with important knowledge. Okej. Okay. A, teraz 0,7 km. No znowu z powrotem? Kurde, dopiero tam byłem. Chyba, że to jest ta misja z tą babką tutaj. Która cały czas chce mi pomóc, mimo że już tam wszystko obczyściłem, wszędzie tam byłem. Ciekawe, czy zaraz nie będzie misja, że rozwal jeszcze raz tego bossa, którego przed chwilą rozwaliłeś. Ale dobra, kurczę, w stanie potrzebnie się cofnąłem. Ciekawe, czy stąd będę mógł, czy... Do bazy, o tak. Jestem ciekaw, czy coś nowego jest do rozwalenia tutaj. Nie, wszystko to samo, co było. No dobra, i to było... Gdzie mogę sprawdzić tę misję, co mam do zrobienia? Aha, of any amunicji... Dobra, czyli jakąkolwiek amunicję mam zrobić 200. To do snajperki robię oczywiście. To... Nie to, tylko to. Dobra. To niech się ładnie robi. Czy coś mam do przetopienia? Aż 51, podoba mi się. Dobra, to rób to. Tu rób też maksa. Wungla 50, bo on potrzebny jest zawsze. Dobra, niech się powoli robi, a za ten czas sobie tutaj opatrzę, czy coś mam. Tutaj nie mam nic do wrzucenia, czy tutaj coś mam. Coś było. A, jakiś gniotek. Żel. I to jeszcze jest kombat. Okej. Block enemy attack, czyli co, rzucam go przed siebie, on tworzy jakby ścianę czy coś? No tu ewidentnie więcej rzeczy by się przy... Aha, no to chwila, to poszło w końcu? Aha, czyli muszę jeszcze jeździć góra-dół, żeby to załapało. To tak średnio powiedziałbym, tak średnio. Te. Cooper ingoty. A wezmę te Cooper ingoty. Te Cooper ory. Te irony i to. I to węgiel też. To niech będzie, bo nawet nie wiem, co to jest. No, wezmę do tego obok. Gdzie to było? A tutaj. O, chwila, ale gunpowder chyba też tutaj był, czy mi się wydawało. Nie, no jest. Dobra. Te. Co ja klikłem? Nie no, te, dobra. To jest, to jest, to jest. Tutaj jeszcze by się przydały jakieś cwaniaczki. Gdzie to było? Tu. Aha, bo mam full. Czegokolwiek tam. O, pyk. Zabieraj. No i jest zrobiony kolejny quest. I teraz zostało tylko to. Jazda motorem i te... chyba te... Z bronią, nie? Co mam te skrzynki znaleźć? Dwie? W jakiejś twierdzy. Ale o co chodzi z tą twierdzą? Ni cholery nie rozumiem. Czyli co, że w czymś takim? No ale to...
Nie wiem. Znaczy, to nie jest według mnie twierdza, ale głównie tylko tam były, dlatego tak minie. No dobra, idę spać, żeby mi zniknął ten Avoid, to tam się zwie, żeby życie mi wleciało. I ogólnie też kończymy ten odcinek. Udało się ubić bossa, zobaczyć mniej więcej na czym te rifty polegają, że są na 10, 50 bądź 60 level, chociaż jak jestem sam, bo tam było widać, że na 60 chyba 4 osoby mogły iść na niego. Poza tym ta jedna misja chociaż zrobiona z zrobieniem amunicji, no i upgrade broni, którą stworzyłem, czyli właśnie ten, powiedzmy, że AK-47, ten kałasznik. No i w przyszłym odcinku pójdziemy na tą żółtą misję, czyli tą, powiedzmy, że najbardziej fabularną, tą główną. A póki co, dzięki za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!